Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic Mroczne Tajemnice. W tym odcinku co tu mamy? Monopol na Bimber, to mamy... Zdaje się, że misję usiekacza, nie? Dobra, na razie tego nie zrobimy, bo nie wiem gdzie jest siekacz. Jeszcze możemy tutaj sprawdzić. Miałem to sprawdzić na internecie, ale z tego wszystkiego jakoś nie miałem czasu. A poza tym tam jakoś podają... Kto to jest Eris? Witaj. Nie mamy z nim nic do pogadania. Czy czasem siekacza nie ma gdzieś tu? Tu jest Witaj. Wyzysk. Dostałeś baty i bardzo dobrze. To nie było zbyt mądre. Dobra. Morgar. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakuje. Tutaj kogo mamy? Dobra, już chyba nie mam tego klucza w ogóle. Ale nie no, siekacz powinien gdzieś być tutaj, no. Najwyżej gdzieś pójdziemy, może się później znajdzie. W tym odcinku postanowiłem, że może pójdziemy w stronę obozu fanatyków, bo nie chcę jeszcze wchodzić do tego drugiego rozdziału, czy tam trzeciego. Byłoby to takie nie za fajne teraz, bo mam jeszcze mały poziom, bo 13 poziom to jest malutki strasznie. Poróbmy więcej zadań, więcej doświadczenia trzeba zdobyć. Chciałbym też lepiej walczyć tą bronią dwuręczną, bo póki co to mój poziom walki tą bronią jest żałosny. Także... A, wpadłem do wody. Także po prostu pójdziemy sobie na tereny orków i tam zobaczymy, co mamy do zrobienia. Chociaż czekajcie, tereny orków? Nie, nie na tereny orków. Pójdziemy sobie tutaj, do Kavalorna oczywiście. No i tutaj porobimy sobie misję. Tak, tutaj już się zaczyna teren taki trudniejszy. No i właśnie tak, po lewo mamy zębacze. Szansa na ich zabicie mała. Chyba, że naprawdę pojedyncze sztuki będę jakoś wyłapywał. No. Dobra, no może pojedynczo to ich pozabijamy, ale w kupie nie ma takiej opcji niestety. Są zbyt trudne do pokonania, dam sobie nowy zapis, żeby nie było. Okej, bierzmy kolejne. Chodźcie. Dobra. No i mamy dwa, no to trzeci też jakoś powinien zejść. No, idealnie, można powiedzieć. O kurczę, zbugował się. Aż cztery razy go zabiłem, widzicie? A, jeszcze jeden tu jest, no coś takiego. Dobra, no widać, że już jest jakiś sposób na nich w miarę dobry. I tu jest chyba jakieś trudniejsze zwierzątko do zabicia. Przynajmniej tam mi się wydawało, że jest, ale widzę, że nie ma tu nic. No to w sumie... Mamy co? Jakiś zwój. Jakiś napój. Ten zwój wyglądał jak jakiś... bryła lodu. No, to bardzo przydatny zwój. O! Mamy bryłę lodu, to zgadnijcie, co możemy teraz zrobić. Możemy iść na arenę. Szczerze? Idziemy na arenę. Nie ma bata. Wiecie czemu chcę iść na arenę? Czemu nie mogę tego jaszczura zabić? Na arenie jest nie kto inny jak osoba, która da nam miecz, którym będziemy mogli naprawdę zabić większość stworów tak naprawdę w pierwszym rozdziale. Gdyż ten miecz po prostu zamraża, więc lecimy tam. Mamy bryłę lodu, więc możemy na luzie pokonać tego gościa. Biegniemy tam jak najprędzej. No i to nam całkowicie odmieniło odcinek, bo w końcu, co prawda nie jest to sen, ale bryła lodu też się nada na tego gościa. Więc lecimy teraz już naprawdę szybko na arenę i ogarniamy ten miecz, bo jest mi on bardzo potrzebny. Co prawda jest to broń jednoręczna, ale po prostu oferuje no zamrażanie innych ludzi, no to jest
bardzo przydatne. Także lecimy tam, nie ma co marnować czasu. Przy okazji może damy radę pokonać te aligatory. Jest wiele rzeczy do zrobienia. No a bez tego miecza to było niemożliwe do tej pory. No bo takich aligatorów, no to jak nie zamrożę, to nie pokonam, nie? To samo tam jacyś orkowie, no też ciężko bez zamrożenia ich zabić. No a z zamrożeniem, no to już jest pestka. O kurczę, jeszcze się utop bezi. No, jeszcze niech mnie zabije ten ścierwojad. Dobra, tu gdzieś będą orkowe psy, to lepiej uważać. Najlepiej biec z wyciągniętym łukiem. Ciekawe, czy dam radę zastrzelić tą krwiopijcę. O! Kolejny poziom. Coś niesamowitego. Ale mam niskie obrażenia. Normalnie kapa. Dobra, lecimy teraz tutaj jeszcze jakiś kretoszczur niedobity. A nie, bo chyba był nowy rozdział, nie? Był drugi rozdział i się zrespiły te potworki śmieszne. To naprawdę w ogóle nic nieznaczące zresztą. Dobra, i tędy biegniemy na arenę. No i pogadamy tam z muzykiem, zaraz będziemy się bić. Z tym całym magnatem. No i to jest fajna opcja, że możemy zdobyć już tą broń. Bo dzięki niej, czekajcie, ja sobie tą bryłę lodu założę, mam ją pod szóstką, napiję się w ogóle eliksirów. No, bo nie chce mi się szukać. No, jak mamy bryłę lodu, to już jest elegancko. No to lecimy. No i być może już z tą bronią pokonamy tego orka i całą arenę ukończymy. No, to też jest dużo doświadczenia, jakby nie było. Także super, że się udało zdobyć bryłę lodu. Naprawdę super. Pogadajmy sobie z panem Skrzypkiem. Aha, nie mamy o czym gadać. Aha. To niedobrze. Czekajcie, zapiszę to na tym sejwie. Dobra, to gadamy z Beowulfem. Skrzyżuj ze mną miecz. Jesteś pewien, że właśnie tego chcesz? Tak, nie mam wyboru. Muszę zdobyć tę nagrodę. Skoro taka jest twa wola, to nie mogę odmówić. Ruszajmy więc, bezimienny wojowniku. Ty przodem. Okej. No chodź. Ani się wasz używać czaru. Ale lipa. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. No dobra, no jak już tu jesteśmy, to spróbujmy. Ale kapa. Lepiej się do tego nie mieszać. Ani się wasz... On jest odporny, zdaje się, na magię lodu. Dobra. Dobra, nieważne. Zmarnowałem tylko trochę czasu. Muszę teraz jeszcze raz pokonać tych pajaców. W sumie oni nie są już teraz jacyś trudni do pokonania. Jak tak na to patrzę. Nie? Wydają się wręcz banalni. Było ciężko, chyba dopóki nie miałem tej zbroi, a z tą zbroją jest już naprawdę bardzo łatwo walczyć. No przykro mi, że zmarnowałem parę minut odcinka, ale byłem przekonany święcie, że no teraz już mam duże szanse z tym gościem. Choć możliwe, że z tą zbroją już jestem w stanie mu coś zrobić, ale nie jestem do tego co jakoś bardzo przekonany. Więc może zrobimy to później. Jeszcze odwiedzimy obóz orków. Tam też jest trochę doświadczenia do zdobycia. No i tak musimy ten miecz zdobyć. Jest on mi bardzo potrzebny, ten miecz lodowy. Ale w obozie fanatyków też są jacyś nauczyciele. Może nauczymy się więcej siły. Tak żebyśmy tego Beowulfa mogli
zdjąć na strzała. Tam jest, po lewej była plaża, ale to później tam pójdziemy. Czego tu szukasz? Jestem tu nowy. I co z tego? Chciałbym się trochę rozejrzeć. No właśnie, ale nie sprawiaj żadnych kłopotów. W przeciwnym razie się tobą zajmiemy. Elegancko. No i pogadamy tutaj z Altariusem. Witaj! Bądź pozdrowiony i ty. Już więcej nie powtórzę. Możesz mnie czegoś nauczyć? W szkole tylko członków naszego obozu. Nie mogę ci pomóc. To samo. Dobra. Kim jesteś? Kazańcem, ale jestem tu od niedawna. Być może chciałbym do was dołączyć. Czemu nie? Przyda się nam każdy uczciwy człowiek. Jednak rozumiesz, że nie możemy przyjmować pierwszego lepszego kazańca. Najpierw musisz dowieść swojego męstwa, waleczności i odwagi. Dobra, co muszę zrobić? Talin i Fao, nasi dwaj myśliwi gdzieś zaginęli. Musisz ich odnaleźć, bo kończą nam się zapasy żywności. Niech będzie, zajmę się tym. Powodzenia. Jak wrócisz, dokończymy tę rozmowę. Tylko zachowaj to dla siebie. Odnalazłem Fao. Tak? Jak się ma? Nie żyje. Co? To niemożliwe. Znalazłem przy nim ten amulet. Zatrzymaj go sobie. To na pewno strażnicy z sekty. Trzeba dać im nauczkę. Zapłacą za to. Gdzieś tutaj kręcił się ich wysłannik. Znajdź go i zabij. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zwiększyć siłę. Zacznijmy trening. Jeśli myślisz, że musisz uważać... Ej, on uczy siły. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Ale jaja. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Kto mnie tu może czegoś nauczyć? Cóż, Altarius to najlepszy kusznik, jakiego znam. Ale nie wiem, czy zechce cię szkolić. Kora zna się na magii i chętnie dzieli się swoją wiedzą. Natomiast ja mogę pomóc ci zwiększyć siłę. Są tu jacyś handlarze? Alger sprzeda ci trochę użytkowych przedmiotów. Jest naszym zarządcą. Palermo ma na składzie spory zapas broni, którą zdołał wykraść kowalowi z obozu na bagnie. To powinno ci wystarczyć. Na to, co mówisz przy obcych. Dobra, super. Nauczyliśmy się 104 do aż do 104 punktów siły. To sporo. Dość tej paplaniny. Pozwoli nam to założyć gniewną stal, która ma 10 obrażeń więcej. Ale jeszcze poziom mi brakuje do krzyku wojownika, ale tak jest super. Trzeba przyznać. Dobra, zróbmy te dwa zadania, jakie mamy, czyli musimy odnaleźć jeszcze jednego członka bractwa, a dodatkowo zabić jedną osobę. Dokładnie chodziło mi teraz o tą plażę, o której wam mówiłem, jak tutaj szliśmy. Nie zabijaj go. Dobra. Elegancko. Ja tutaj... Wierni, róże. Dobrze się czujesz? Strzegają się jego woli. Człowieku. Muszą zostać... Tak? Ukarani. Rozumiem. Dobra. Musimy go zabić niestety. Albo stety. Bo to jest po prostu... Widzicie, no taki psychopata jakby. Co on tu miał? Zielony nowicjusz, zupa korzenna, jakąś kuszę lekką. Jakiś mieczyk miał, ale słabszy od tego, co mamy, więc nie warto się nim zastanawiać nawet. I teraz musimy iść do tego eremity chyba, który tam mieszka. Pogadamy z nim też. Fajnie, że nauczyłem się trochę siły. Bardzo mi się to podoba. I tu jeszcze mamy jakąś skrzyneczkę. Ciekaw jestem, co w niej jest. Aha, dobra. Widzę, że jest jakaś kombinacja. Nie zdziwiłbym się, jak potrzebny by był tutaj klucz. I jakby to właśnie ten klucz miał eremita. Aha, dobra.
O, raz, dwa, raz, raz. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. O kurde, ale trudny zamek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, kurde. Kartka i długopis. Bo to nie ma co. Jeszcze się zdenerwuję, a szkoda mi, bo chcę jeszcze nagrywać dzisiaj kolejne odcinki. Więc lecimy. Tu było tak, lewo, prawo, lewo. Tak? Trzy razy lewo konkretnie. Następnie prawo. Lewo. Znowu prawo. Lewo, prawo, trzy razy lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Aha, dobra, lewo jednak. Czyli lewo, prawo, trzy razy lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i znowu lewo. Ok. Tu mamy fajne rzeczy. A sobie tą skrzynię otworzymy bez straty wytrychów. No bo szkoda. W sumie flamaster sobie zostawię, bo i tak będę go używał jeszcze. Lewo, prawo, trzy razy. Lewo, prawo, lewo. O. Lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. No i tu mamy takie oto rzeczy. Bryłki złota. I dwa przyzwania demona, bardzo fajnie. Przybyłeś tu, żeby odnaleźć pradawną potęgę ukrytą przed spojrzeniami niegodnych śmiertelników. Skarb ukryto pod wieżą osnutą mgłą śmierci. Smród nieumarłych powali cię na kolana. Wiem, o co mu chodzi. Chodzi mu o prawdopodobnie zatopioną wieżę Xardasa, w której spotkamy no wiele naprawdę potworów, w tym smoka. Kurczę, no niby za dużo nie wiem o tym dodatku, a w sumie orientuję się nawet nieźle, więc nie jest źle. Nie prowadzę tej serii całkiem na ślepo jednak. Trochę się grało jednak, trzeba to przyznać. Ale to niestety były próby, które nie wyszły mi na dobre. Bo gry jako takiej nie udało mi się nigdy tam, chociaż w dużym stopniu przejść. Zaniosłem te cholerne strzały Serwinowi. Mów teraz, do kogo należy ten bełt. Nie tak szybko, chłoptaśku. Najpierw oddaj moją rudę. To rozumiem, od razu lepiej. To teraz powiedz mi, do kogo należy ten bełt. No dobra, dałem słowo. A może zaniósłbyś jeszcze... Nie! Mów, czyj to bełt, albo wsadzę ci go w dupę. Dobra już, dobra. Uspokój się, chłopcze. Bo wyglądasz jak cieniosłek podczas rudy. Znam tylko jednego strażnika, który w ten sposób nacina groty. To patrzą. I z nim pogadaj o tym bełcie, skoro to dla ciebie takie ważne. A teraz odejdź, bo muszę jeszcze zrobić kilka łuków. Ja wiem, który to jest strażnik, będziemy mogli z nim później pogadać. A najpierw pójdziemy po... tego... całego nowicjusza. Tutaj coś się zrespiło w tej jaskini. A są tu jakieś kretoszczury i to całkiem sporo, trzeba przyznać. Aha, bo ja tutaj chyba wcześniej nie byłem i to dlatego. Co tu mamy? Wyszczerbiony topór, napój oraz psianka. W ogóle ile ja mam mięsa? 96, no to dobra, pozbieramy jeszcze trochę. Oddamy to temu kolesiowi tam i dostaniemy 1000 doświadczenia za to mięsko. Chociaż w sumie może lepiej je zostawić. Może być jeszcze jakaś misja związana z przyniesieniem mięsa. I co ja wtedy zrobię? Tutaj mamy kogo? Aidana, z którym nie ma rozmowy. I tu gdzieś powinien być pan nowicjusz z obozu fanatyków. No i jest. To ty jesteś Talin? Tak, to ja. O co chodzi? Xord cię szuka. Tak?
To powiedz mu, gdzie jestem. Możesz mu zanieść to, co udało mi się upolować? Jasne. Powodzenia, przyjacielu. Witaj. Bądź pozdrowiony, przyjacielu. Okej. Jeszcze słyszałem tu goblina. Właśnie o tego żdąca mi chodzi. 80 doświadczenia zawsze spoko. I wracamy do obozu fanatyków. Mamy dwie misje zrobione, więc na pewno będą zadowoleni. I dadzą mi chyba też misję zamordowania Quentina, z tego co wiem. A na szczęście przemytnicy też już dali mi tą misję. Więc mogę sobie tam bez problemu iść. I tak ich muszę wszystkich wymordować, więc będę miał dwie misje na jednym ogniu, że tak powiem, upieczone. Taki suchar. No i teraz wchodzimy z powrotem do obozu. Który poziom? No, 14. Jeszcze dużo brakuje do 15. Trzeba w tym rozdziale dużo zrobić misji, zanim pójdę dalej z fabułą, bo to bez sensu się męczyć później. Xord. Odnalazłem Talina. Tak? Gdzie jest? W drodze do nowego obozu. Upolował coś? Tak, i to sporo. Świetnie. Zanieś mięso Algierowi. Się inaczej. Tak długo jak mnie pomściłem, Fao. Tak? To wspaniale. Cieszę się, że ta Menda nie żyje. Zrobiłem tylko to, co uważałem za słuszne. Czy mogę do was dołączyć? Owszem, jesteś już gotów. Ogłaszam wszem i wobec, że obóz fanatyków zyskał kolejnego sprzymierzeńca. Możesz teraz spotkać się z Kolikiem. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Czy mogę tu dostać jakąś zbroję? Zobaczymy. Co tu mamy? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Strasznie słabe. Wstrzymam się z zakupem. Strasznie słabe, więc ich nie chcę. Altarius nic nie powie. Palermo. Kim jesteś? Jestem Palermo. Handluję broń. Chcesz coś kupić? Pokaż mi twoje towary. Nawet nie wiesz, jak trudno zginąć broń z obozu na Baku. Tylko szkoda, że ta broń jest taka słaba. Może. Czym zajmujesz się w obozie? Przekazuję innym nowicjuszom wiedzę magiczną. Czy ja także mogę posiąść tę wiedzę? A dlaczego nie? Droga do magii stoi otworem dla każdego, który chce zgłębić tę wiedzę. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. A, to tego też nie chcę się uczyć. Lepiej się do tego nie mieszać. Mam mięso od Talina. To on jeszcze żyje? Wielkie nieba! To wspaniała nowina! To chcesz tę padlinę, czy nie? Pewnie, że chcę. Proszę. Wielkie dzięki. W końcu udało nam się zażegnać widmo głodu. Kim jesteś? Jestem Algier, zarządca żywnością, której swoją drogą za wiele nie mamy. Ale jeśli masz dość rudy, możesz dostać coś z mojego asortymentu. Pokaż mi swoje towary. Niestety, nasi myśliwi nie śpieszą się zbytnio. Przez co mój asortyment nie jest zbyt imponujący. No, szału tutaj nie ma. Jakieś podstawowe żywnościowe rzeczy. Co tu mamy? Strażnik, Flick. Flick to taki zwykły, zdaje się, człowieczek. Tu mamy Jędrulka i też on jest takim zwykłym. Jakimś strażnikiem. Kora uczy. Ten nam pozwolił. Dobra, to idziemy do głównego szefa. Nie możesz przejść. Należę do waszego obozu. Puść mnie! Dobrze, skoro tak, to wchodź. Aha, wystarczyło powiedzieć, że należę do obozu. Widzę, że logika... A, to ciebie przyjął, Sor. Witam więc w naszym obozie. Kim jesteś i co tak studiujesz? Jestem Kolis. Kiedyś byłem balem w obozie sekty. Obecnie prowadzę dość intrygujące studia. Moje badania wykazały, że śniący wcale nas nie uwolni. Wątpię nawet w jego istnienie. Jedyną drogą ku wolności wydają się być pradawni. Muszę jednak jakoś się do nich dostać. Skoro już tutaj jesteś, potrzebuję czyjejś pomocy. Dobra, co muszę zrobić? Droga do pradawnych jest długa i niebezpieczna.
Musisz znaleźć pewien pierścień, który jestem przekonany, że pomoże mi dostać się przed ich oblicze. Gdzie znajdę ten pierścień? Kiedyś, gdy należałem jeszcze do sekty, trafił on w moje posiadanie. Niestety, kiedy tu wędrowaliśmy w nocy, napadli nas bandyci. Ich przywódca ukradł mój pierścień. Znajdź przywódcę bandytów, to znajdziesz pierścień. Zobaczę, co da się zrobić. No właśnie, on nam dał misję, w której musimy... Rozmawiałeś już z Kolicem? Tak. W takim razie jesteś już jednym z nas. Mam już nawet dla ciebie robotę. Dobra, kogo, czym i za co? Stalin wrócił. Twierdzi, że koło naszego obozu kręcą się patrole strażników z sekty. Trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, żeby nie zdradzili Kalomowi lokalizacji naszego obozu. Strażnicy świątyni to spore wyzwanie. Przyda mi się małe wsparcie. Masz rację. Pojedynkę możesz ich nie pokonać. Porozmawiaj o tym z Talinem. No, Talina to wolę nie brać ze sobą, szczerze mówiąc. Talin, witaj. Podobno widziałeś w okolicy patrole z sekty. Tak, gonili mnie. Ale na szczęście zdołałem im zbiec. Dostałem od Xorda zadanie pozbycia się tych drani. To wspaniale. Życzę powodzenia. Z tobą w kompanii. Ze mną. Ja nie mogę. Dlaczego? Widziałeś tych drani? Rozniosą nas na strzępy. Lepiej pogadaj z Algierem. On powinien się zgodzić. No to pogadamy z Algierem. Chwila. Który to jest Algier? W okolicy kręcą się patrole z sekty. Tak wiem, słyszałem o tym od Talina. Miał wielkie szczęście, skoro uszedł z życiem. Trzeba się ich pozbyć. W pełni się z tobą zgadzam. Jednak przydałoby się wsparcie. Na mnie nie licz. Ja jestem od rozdzielania żywności. Od walki są inni. Pogadaj z Korą. On pewnie się zgodzi. Mhm. Tutaj nikt mi nie pomoże chyba. Trzeba wyrżnąć paru sekciarzy. Mówisz o tych patrolach w okolicy? Dokładnie. Nie możemy tak po prostu ich zabić. Może to zwykli myśliwi. Skąd wiesz, że mają złe zamiary? Stąd, że zabili Fao i omal nie zabili Talina. Naucz się wybaczać, przyjacielu, a wtedy osiągniesz doskonałość we wszystkim, co czynisz. To pomożesz mi, czy nie? Nie. Do takiego aktu barbarzyństwa zdolny jest chyba tylko Atariusz. Ja do tego ręki nie przyłożę. Co za pajace. Chcesz się trochę rozerwać? Zamieniam się w słuch. Pewnie słyszałeś o patrolach sekty w okolicy obozu. Te patałachy nic nam nie zrobią. Nie należy sobie nimi zawracać głowy. Otrzymałem zadanie pozbycia się ich. To zadanie typowe dla nowicjuszy. Tak jak Palermo. Kurde, co za pajacy. Pokaż mi swoje towary. Możesz mi pomóc? O co chodzi? Nikt nie chce ze mną iść wyrżnąć sekciarzy w okolicy. Masz na myśli te patrole? Tak. Nikt nie chciał ci pomóc? A to śmierdzące lenie. Nie traćmy czasu. Chodźmy ich zabić. Powiedz mi, gdy będziesz gotów. Dobra. Zapiszemy grę. No i pójdziemy. Chodźmy rozbić te patrole. Się robisz, szefie. No, mam nadzieję, że on nam pomoże jako tako. I że te patrole wcale nie są takie silne, jak się wydaje. Nie wiem, ilu tam może być ludzi, ale raczej sobie z nimi damy radę, nie? Tam ktoś jest? Nie ma. Ale ja już wyciągnę miecz, bo już ich widzę, są. O kurczę, wcale nie są tacy łatwi do zabicia. Trzeba wypić mikstury. No i oczywiście ich dobić, no bo potem wstaną i będzie lipa.
Dobra. Ten już nie powinien w ogóle się podnosić, a dalej wstaje, więc nie wiem, o co chodzi. Jeden patrol rozbity. Został jeszcze drugi. Dobra, zapiszemy znowu. Myślę, że w tym odcinku to jeszcze można na luzie dokończyć, chociaż już jest ponad 30 minut, ale... Po co sobie zostawiać tą robotę na później, i tak to trzeba będzie zrobić, a przynajmniej w kolejnym odcinku już tylko oddamy to zlecenie. Już widzę tych patałachów. Dobra. Trzeba ich podobijać. No i mamy pokonanych wszystkich już. Zabierzemy tylko z nich rzeczy i możemy się już udać na pokawędkę. Jeszcze tutaj widziałem gdzieś kilof i kubek. Dobra. Dobra, sekciarzy mamy już z głowy. Powiedz Xordowi, że nie musi się już o te patrole martwić. Dzięki, stary. Nie ma za co. No, chociaż jeden normalny mi pomógł. Dobra, więc... Będę już zapisywał grę i będziemy kończyć odcinek, bo już jest i tak ponad 30 minut już. Więc... Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. I na razie.